I'm immune! Hey, what's the Mushroom Club? Oh, she let you in on that. We're the Mushroom Club. You know, because we're being kept in the dark and fed bullshit. Like a mushroom. Dobry. Klub Pieczarek. Okej. Elektryka musiałbym znaleźć. No, trzeba przyznać, że w tym radosnym klubie Pieczarek nie ma żadnego sklepikarza, więc nie mogłem sprzedać towaru. Ale popracowałem trochę nad moją kataną. Sam nie wiem, może powinienem jednak jeszcze bardziej nad nią popracować, bo to jest tak, że ja... Conrad, founder of Conrad Realities. Half the world must be using her OSK tech, but no one ever sees her. What the fuck does she want with me? Dobra. Myślę, że tych pułapek jest więcej jeszcze. Nie widzę kolejnej. Fuck! A. No, więc... O! Nice. No, jest dosyć szybkie. Dosyć szybkie. Chyba ten miecz dwuręczny był fajny, ja go jeszcze spowolniłem i w rezultacie... właśnie ten miecz. Więc jego można... Trzeba właściwie pomyśleć o paru rzeczach. Bo tak naprawdę ja mam obciążniki do tych broni, które zmniejszają szybkość ataku, ale gdybym na szkocki miecz zamiast obciążnika założył coś, co jest... nie, piórko? Bo jest taka modyfikacja, to pewnie bym uzyskał... No. Więc to jest tak, że możecie mieć lżejszą i szybką broń, której dorzucacie modyfikację, która ją spowalnia i zadaje obrażenia jak ciężka. Normalna sprawa. I vice versa. Możecie sobie kupić coś, co jest lekkie i szybkie i obciążyć i... Dobrze mówię? Czy już się pomieszałem? Zamieszałem się w tym wszystkim. Możecie z ciężkiej zrobić lekką, z lekkiej zrobić ciężką. To cała historia. Hello! O kurde. No dobra, ale i tak ten nożyk, w ogóle te bronie kujące sprawiają mi dużo frajdy. Bardzo żałuję, że nie jestem w stanie. To nie jest ta bomba, co ją chciałem znaleźć. Tam są gwoździarki. Może znajdę tu coś. On jest za szybki, żeby go złapać w ten sposób, nie? Jezus! Kurde. Podziabał. No dobra. Ja sobie poeksploruję tutaj, a potem wrócimy poszukać. Pani Loli. Loli Konrad. Już znalazłem? Chciałem sobie połazić. A tymczasem, przez przypadek... O, kurde, to jest pewnie właścicielka jakiś. No proszę, proszę. Okej, rozumiem, to jest tutaj aktualny Apple, zakładam. Oh, great. The servers need rebooting. Where do they keep those then? Swoją drogą, tych serwerów, właściwie takich, tych urządzeń Scope, to już słuchałem, spotkałem sporo. Myślałem, że to jest jakaś taka opcja do multiplayera. Ale niekoniecznie najwyraźniej. No dobra, gdzie mogą serwery trzymać? Jak to odpalę, to może jest też, że cały system uruchomię i będzie można w różnych miejscach miasta. A to na pewno nie tu. W różnych miejscach miasta będzie można korzystać z tego scope'a. Scope Gilao. Coś wiem na temat serwerów? Niespecjalnie. Więc jedyne, co mi pozostaje, to szukać w tym miejscu. Tam gdzieś bezpiecznik jest, tak sobie od razu oznaczę, żeby go odwiedzić i odnaleźć jakieś skarby. Tu jest warsztat, więc może gdzieś w tych rejonach coś jest, nie? Zobaczymy. To było wejście od tyłu do sklepiku. Tu nie ma żadnych serwerów? Nie ma. Batonik tylko. Chyba, że ta serwerownia. Tak. Just need a staff pass. No dobra. No to poszukam. Na szczęście na terenie tego sklepiku jest, więc nie będę musiał szukać daleko. Okej, coś tu mamy. Sounds like something happened to Henry outside.
If I find him, I might find his staff pass. Wiadomość do personelu, spierdalajcie. Okej. Okay. Henry najwyraźniej ma jakiś negatywny stosunek do współpracowników. Też nie widzę Henry'ego. Może... Oh, this is gross and useless. Ugh. Come on. Where are you, Henry? Okej, okay, Henry. Gdzieś w śmieciach leży, czy w śmieciach zostawił wiadomość? Trudno rzec. Should've just left the trash for someone else, dude. No dobrze. Well, got the pass. Now for the servers. Nice. Głowy odpadają elegancko. O ile można się tym zachwycać. Nie bez powodu to. Już wrzuciłem na YouTube'a pierwsze odcinki z tego, z Dead Island. Prawie wszystkie mają demonetyzację. No nie jest to niespodzianka. Nowa umiejętność. Co za umiejętność nowa? Tej kategorii. No dobrze, zobaczmy. Umiejętność autofagi. Rozszarpie na strzępy. W trybie furii twoje ataki objęte są znaczną premią do obrażeń i siły, ale bierają ci więcej furii. Nie chcę. Kurde, to nie ma... Te plusy z autofagi nie są aż tak dobre, żeby mi się chciało to. Skrypt dla pracowników. Mam nadzieję, że nie muszę się z nim jakoś uważnie zapoznawać. Przełącznik. Potrzebne jest zasilanie. Okej. Jak to zadziała od razu? Okej, power restored. To będzie niespodzianka. Sweet. Okej, time to see if this passphrase works. Poznajcie ten tatuaż? Na szyi miała Konrad. No nie sposób się dziwić, że jakaś tam ultra bogata persona zaczyna się zabawiać tymi mutacjami. To jest w ramach poszukiwania. Gdzie ostatnio oglądam jakiś trailer, to z Rojem żeśmy robili, jak gadaliśmy. Oh, great. OSK fanboys. Oh, get ready for an analog ass kicking. Co, i załatwiłem ją? Shit. Oh no! No. Okay. Screens are back. Let's give it a whirl. Okej, to porobione. Fajnie poszło. Nie powiem. Snajperka zrobiła swoje. Niewątpliwie. Zobaczymy, czy się otworzy tajne przejście. Coś zdobyłem jeszcze tutaj. Ale to sobie później ogarnę na warsztacie. 12 Sambuca Karaoke Queens? Eschaton. Noun. Theological. The end of the world. The end times. The final event in the divine plan. From the Greek root, meaning last. Look, that don't mean jack to me. Conrad. Lola Conrad. I want to talk to her. Hey, I'm Dr. Reed. But you can call me Reuben. Noah, they told me there's something in my blood that... Yeah, shh. Let's keep your specialness just between us for now, okay? Okay, sure. But it's about a cure? If our preliminary results are right, then you have a miracle in your blood. Now that we've found you, humanity stands a chance. Cool. So, what happens to me? You just take some blood, or... We need to get you to our lab on Ocean Avenue. We have the equipment there, and answers to all your questions, I promise. Okay, you're the doctor. There was another immune guy before me. What happened to him? Zephron, it didn't work. The level spiked again. Fried the whole rig. Nah, not ideal. And our friend Noah? We need a new candidate. We haven't found anyone else. There has to be someone! You know what's at stake! Keep looking!
Okay, what the fuck is Reed doing? I need to find this lab. Moje myśli dokładnie. Text. But there's no signal. Powiadomienie push od OSK. Plik graficzny. Brama służbowa 7 w budynku Randgate. Randgate. Tutaj była wiadomość dla personelu. Okej, okay, Henry właśnie poszedł wynieść śmieci. Było słychać jakieś krzyki i nie wrócił. Nie obchodzi mnie całe szefostwo, zamykam sklep, nie mam zamiaru tu siedzieć ani minuty dłużej. To znają państwo tę historię. Okej, okay, plik zdjęciowy wykorzystaj. Plik zdjęciowy wykorzystaj. Okej, okay, dobrze, wiem już dotrzeć, jak dotrzeć do tych miejsc. Proszę się skupić i zapamiętać tą miejscówkę. Brama służbowa 7 w budynku Randgate. Dobra? Budynek Randgate, Scope, Kafka, Gilao, News, Sterling. Okej. Brakuje wskazówek, ale to się rozejrzę po mieście i pewnie prędzej czy później trafię tam, gdzie trzeba trafić, nie? No raczej. Made it. SOS. Help us. We're in the LA 24 news offices. Okej, coś się dzieje. Nie, ja bym pomógł, pomógłbym stacji telewizyjnej. Ja w związku z tym, że i tak muszę szukać tego przejścia, które gdzieś jest ukryte, to... No przy okazji, nie? Nie wiem, to zadanie poboczne... Oh, nice! To one się często sprowadzają do mordowania masowych ilości zombie, ale jest to przyjemne. Może nie do oglądania, dlatego oszczędzam państwu. Tego widoku. Z reguły. Ale jak się przydarzy coś ciekawego, to zawsze państwa zabiorę na tę wycieczkę. No? Najpierw sobie, tak? Gdzie jest ta stacja? Ta stacja widziałem gdzieś tu. O tu, LA. Ciekawe, że to zadanie nie jest mi oznaczone tutaj. Nie zostało mi ono oznaczone na mapce. No ale no wiem, gdzie trzeba iść mniej więcej, nie? No, to ja ruszam. O, piła do gałęzi. Wreszcie. W sensie, nie ma się czym ekscytować być może, ale to czekałem na takie narzędzie. To jest to, co nóż, tylko że z daleka. Trzeba to rozbudować, ulepszyć, poprawić i tak dalej, i tak dalej. Ale szukałem tego. Łażę sobie po mieście. Oczywiście szukam tej siedziby stacji telewizyjnej, co jest jak najbardziej do odkrycia. Niedalekiej przyszłości. I od czasu do czasu trafi się taki skarbek, którym nie sposób się nie cieszyć. Tu widziałem bezpiecznik gdzieś i próbuję go znaleźć i na razie bezskutecznie. Gdzieś w środku chyba jest ten bezpiecznik do licha ciężkiego. Więc cóż. To jest chyba siedziba stacji telewizyjnej. Więc jeżeli mam komuś pomóc, to chyba właśnie tutaj komuś. Okej. A może po prostu stoi tutaj zaparkowany pojazd i tyle. A jednak. Tisha, I'm at the Randgate too. Can you open loading bay 7 from the control center? Sure can. So the lab's in the building. Mała zmiana planów. Znalazłem. Coś więcej. CDC guys. Okej. No. Tylko spokojnie. Więc szukałem tam tej stacji telewizyjnej i ona gdzieś jest tutaj w pobliżu. Tylko z drugiej strony, najwyraźniej. Więc wrócimy sobie do zadania głównego. W zasadzie żeśmy się nawet za bardzo nie oddalili, mimo że chciałem. Okej. O. The fuck?
już słyszę jakiegoś kurde krzyk. Dobra, tu się... A, po prostu z każdej strony jakieś odgłosy. No szaleje. O, karta. Już dawno nie miałem takiego poczucia zrównoważonej akcji, przyjemności i strachu. Co my tu mamy? Co to za nowa karta? Zafunduj uderzenie błyskawicy. Szybkie uderzenie sprawią, że zombie rażone prądem, ale też pozbawiają cię zdrowia. Ach, chrzanić to! Ciągle zapominam o tym specjalnym ataku, co mam z piąchy. Był taki czas, że cały czas o tym pamiętałem, a teraz cały czas zapominam. No, nic nie szkodzi. Nie szkodzi, państwo się nie gniewają, nie? Mam wrażenie, że ta gra oferuje wszystko to, co można w dobrej serii zrobić na YouTubie. Bardzo mi się to podoba wszystko, ale... Wcale to nie oznacza, że państwo mogą mieć przyjemność z oglądania tego. To czasami jestem... Czasami... Z reguły to się sprawdza, że... Że jak ja się z czymś dobrze bawię, to i państwo z reguły się z tym dobrze bawią, ale to nie jest reguła, która obowiązuje zawsze i wszędzie. Czasami jest inaczej. Czasami ja się bawię doskonale, państwo mają na to. Mają to państwo gdzieś, ale to jest... też uzasadnione, nie? Okej. Przypomniało mi się, jak byłem młody, dochodziłem do kościoła. I... Ludzie wychodzili w niedzielę z mszy, zaraz jak tylko mogli wyjść, to wychodzili, nie? Shit. A ja zostawałem do końca i potem zakonnica na nas krzyczała, no gdzie wychodzicie? Ja nie wychodzę, proszę siostry, to oni wyszli już. Gdzie wychodzicie? To ten ranek jeszcze zdążycie. Tak to jest właśnie. Zgłaszę się zastrzeżenia do ludzi, którzy zostali. Martwiąc się ludźmi, którzy poszli. Ale ja nie z tych, chyba. No nie, no. No nic, poszukam. Gdzieś musi być wejście tutaj, nie? Może tutaj? Ale zakładam, że to jest potrójny zamek, nie? No i pomyślałem, że trzeba tutaj przywalić, kurde, nożem. Okej. I ostatni, proszę państwa. O, wiedziałeś tu. Mamy to? Drzwi się otworzyły. Powiedziałbym, że to jest zabezpieczenie nie najgorsze, ale też powiedziałbym, że mamy szczęście, że gdyby bezpieczniki były w środku, to siekiera strażacka. Oh, fuck. Pewnie gdzieś tutaj siedzi Nathan. Oni na pewno prowadzili badania nad tym... Nad tą autofagią, zanim jeszcze choroba dotarła tutaj z Dead Island 1, nie? The code for this blood drive is catabasis. K-A-T-A-B-A-S-I-S. Enjoy! Another blood drive. Just like on the pier. Okej. Biedny Nathan, co? Noah. In the fried rig. Am I next? Noah. Ja powiedziałem Nathan, tak? Nie znałem gościa dobrze. Mam prawo zapomnieć. This is the same kind of machine that took my blood at the CDC HQ. But what's it for? Poza tym w środku ma jakieś mięsiwo już. Na pewno pobierali próbki i sobie zaaplikowali coś, wiecie. Mutacje sobie zorganizowali. Ostatnio przestałem sprzedawać materiały, bo parę razy mi zabrakło. I teraz widzę, proszę, włókna syntetyczne. Trzeba się będzie pozbyć części, bo to szkoda, jak się tutaj potem walają. Ja nie mogę zebrać. O kurwa. Przepraszam. Słyszałem jakieś burczenie. So, let's see what they were gonna do to me. Well, science. I'm way
waste of my fucking time. The only way to get answers is from Dr. Ruben Rio. Okay. Hey there, Noah. Sorry about all this, buddy. Could have been me in there. Well, look, I'd love to stay and chat and everything, but I... Okay. Oh, great. I had to wake sleeping fucking beauty. Oh, shit. Oh, shit. Mówiłem, że gościu... No, nie idziemy do środka. Wstawaj. Oh, fuck. Jesus, fuck. Patrzcie państwo, odpaliła mi się furia, jak mimo, że już nie miałem energii. Kurde, tam była fajna broń obok. Chyba się najadłem Noaha. Cisza. Nieźle. I'm here. Check the blood drive. Goodness, Cisza. All that Krav Maga really paid off. Come on. I know you're in there. Hello again. Please. Make all this shit stop. Kind of freaky, huh? You hit rock bottom, and you bounced hard. You're gonna feel that one for a while. Living for the drama, I see. Telepatia, co? We got others to cover. I know. But rebirth is never easy. We all needed help through this one. We are rare. Precious. What's happening to me? What am I? We are. Well, Ruben calls us Newman. We are the endpoint. Humanity distilled. Jasne. I'm sorry. I had to push you hard. Complex Boga. There is some cataclysm level shit coming down the line. It won't wait. And it's not kind. Only Newman, like us, can carry humanity through it. What? The plague? No, Ruben's trying to stop it somehow, okay? You're gonna have to ask him... There is no plague. Ruben, he was a good man once, but now he is blinded by desperation. He's not making a cure. But what? He's not making a cure because he can't. No one can. Humans, the autophage, Newman, it's an immense life cycle, a survival mechanism spanning countless eons. And you, we, are the Omega Point. No, none of this makes any fucking sense. You're nuts. Well, you are in deep denial. And you've had my 2 cents, so go and ask Ruben his. But whatever conclusion you come to,
Remember. Okej. Okay. Odblokowano umiejętność Numena. Tylko co się stało z tą maczetą? Co tam upadła? No, a zgubił maczetę. Okej. Okay. Urodzony twardziel. To jeszcze nie koniec. Gdy jesteś na granicy śmierci, nie giniesz, a zamiast tego dochodzi do potężnej eksplozji, która pozbawia cię furii. Atakuj zombie, aby odzyskać zdrowie. Okej, okay. Mi się podoba. Nie umierasz, zwłaszcza mi się podoba. What the fuck? How is she in my head? What has Ruben gotten me into? I gotta find him. No, coś ten Ruben wykombinował. Miecz na zombie. To nie wszystko. Ciężki klucz. Za dużo rzeczy w ekwipunku? W porządku. To rozbierzemy na części pierwsze. Tą włócznię to ja czekałem po prostu jak na zbawienie. Ale ten miecz na zombie, panie kochany, on już ma jakieś wbudowane te cudeńka. Może go na chwilę tu ustawimy? Okej. Okay. Jezus. To nie tak. On będzie gdzieś tu. No to taki z takich szybkich raczej narzędzi. No dobra, w porządku. W porządku, mój żołądku. Trzeba będzie popracować nad tymi rzeczami, jak już się dostanę do obozu z powrotem. No bo jest tutaj, z czego wybierać. Jest moja włócznia. Tego miecza już sobie odpuszczam. To nie mój styl. Ale to wszystko trzeba, patrzcie, kurde. Do kolcowania przeciwników. Uwielbiam kolcować. No, fabularnie też ciekawie. Nie? Ale to taki, powiedziałbym, że jest to pewien schemat, który trochę odpowiada bardziej człowieczeństwu niż temu, że jest schematem powielanym wielokrotnie, ale zawsze jak dochodzi do jakiegoś kataklizmu, jest jakaś grupa, która próbuje ten kataklizm wykorzystać, żeby przejąć władzę, albo żeby ewoluować, tak jak w tym przypadku. Jezus, co tam na mnie czeka na zewnątrz? Coś na mnie czeka na zewnątrz, nie? Pewnie jakiś krzykacz. Fak, fak, fak. No niekoniecznie. Bez komitetu witalnego. To może teraz znajdę okazję i czas, żeby pomóc tym biedakom w telewizji. Reed, you copy? Answer me, Dad. Shit. I'll make him talk. Okej, ten zszedł. Gin! I ty też gin. Tu coś wypadło, rzecz jasna. No dobra, to ja się rozejrzę. Kurde, ze trzy portfele miał grubas. Jakiś gruby złodziej. Ha, ha! Żarcik przedni, co? Wybiorę się do miejscówki tych pieczarek. Mam nadzieję, że nie ma tu tiszy, a jeżeli jest, to mam nadzieję, że mnie nie zaatakuje po tej ostatniej akcji. Zobaczymy. Potrzebuję warsztatu, żeby naprawić trochę sprzętu, dorobić trochę amunicji. Ej. Awa. Dobra, tiszy tu nie ma. Ona ma swoje problemy, zakładam. Nie kupujecie towaru za bardzo? Mam coś do sprzedania, mam. Kupę rzeczy do sprzedania. Może jest tutaj mapa szybkiej podróży, tam sobie szybko wrócił gdzieś w jakieś spokojniejsze miejsce. I thought she was with you. What happened? She came to the secret lab and I... Oh, fuck. I just need to find her. I'm going to the Serling. Why wouldn't she come back here? It was Ruben, wasn't it? I knew it! Ciekawe, co tatuś kombinuje dla Tiszy. Może on ją zamieni też. W ogóle jest ciekawa sytuacja z tymi... wszystkimi... No bo Ruben pewnie współpracował z tą panią jako na Konrad, nie? Miała. I pewnie gdzieś poszło coś nie tak, bo pani Konrad najwyraźniej sobie poradziła z mutacją albo właściwie uznała, że będzie ją, nie? Celebrować tę mutację? A ten być może próbował walczyć z nią do końca, w sensie z mutacją. Cholera wie, co on planował zrobić. Naprawmy to, co jest do naprawienia. Przeróbmy to, co można przerobić.